Tegoroczna noc w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów nawiązywała do przeszłości Ziemi Kłodzkiej. Odwiedzającym przedstawiono m.in. dwie nowe wystawy opowiadające o dziejopisarstwie w naszym regionie. Znajdziecie Państwo prawdziwe dzieła, skarby, bezcenne skarby, bo ja je tak traktuję. To są najstarsze, głównie najstarsze publikacje, które zostały napisane na temat dziejów Ziemi Kłodzkiej. Nie sposób nie pochylić się nad nimi, bo jest tam słynna glaciografia Georgiusa Luriusa z 1625 roku, uważana za pierwszą wielką monografię Ziemi Kłodzkiej. Są tam prace Bohusława Balbinusa, czeskiego jezuity, ale też historyka, autora licznych rozpraw. My pokazujemy tu Balbinusa dlatego, że jest autorem bardzo ważnych dla nas dzieł, pracy poświęconej historii i rozwojowi kultu maryjnego w Barcie Śląskim i żywota słynnego Arnoszta z Pardubic, pierwszego arcybiskupa praskiego. Mamy kronikę słynnego Keglera, największego historyka Ziemi Kłodzkiej. Te publikacje egzystują już na, mają status zabytku i tak je trzeba traktować. Wystawa nosi tytuł Ziemia Kłodzka w czasach Józefa Keglera. W tym roku mija 200. rocznica śmierci tej postaci, a był to wybitny historyk Ziemi Kłodzkiej. I postanowiliśmy uczcić właśnie tę rocznicę, ponieważ pozostawił w swojej spuściźnie bardzo bogaty materiał dotyczący historii naszych miejsc, miast, miasteczek, wsi. Czytając te jego kroniki, znalazłam bardzo dużo informacji również dotyczących współczesnych mu czasów. Dlatego postanowiłam zrobić wystawę pokazującą jego czasy, jego epokę. Na planszach jest bardzo dużo ciekawostek, które wyciągnęłam z jego kronik, mówiących o życiu ówczesnych mieszczan, ówczesnych mieszkańców hrabstwa kłodzkiego. Jest tu wątek biograficzny, pokazujący, kim był Józef Kegler, bo był on księdzem. Przez dłuższy czas był księdzem w Krosnowicach, potem był proboszczem w Ołdrzychowicach. Więc ta jego pasja historyka to jest jakby drugi zawód, bo był teologiem, był filozofem, a nie historykiem. Historię rozwijał jako swoją pasję. Z okazji 200-lecia śmierci Józefa Koglera, jako Muzeum Skarbi Ziemi Kłodzkiej w Kudowie-Zdroju z prywatnych funduszy wybiłem 100 numerowanych medali z okazji rocznicy śmierci tego wielkiego historyka. Na tym medalu jest portret Koglera z 1791 roku. Jest to jedyny najstarszy portret, który został zrobiony w Dusznikach przez 16-letnią dziewczynkę. Z drugiej strony medalu jest umiejscowionych 6 kościołów, których Józef Kogler posługiwał. Jest to Lewin, miasto urodzenia, Duszniki Zdrój, Krosnowice, Kłodzko, Wrocław, gdzie studiował, i Olczychowice, gdzie został pochowany. Majowe wydarzenie było również refleksją współczesnych artystów, którzy odnieśli się do przeszłości Ziemi Kłodzkiej w muzyce, rzeźbie i fotografii. W historię miejsca, jakim jest muzeum, zagłębił się performer i rzeźbiarz z Czech Matej Frank, poszukujący relacji przestrzeni z czasem, ruchem, ciałem i dźwiękiem. Fotograficy Emilia i Ireneusz Tabiszowie zaprezentowali wystawę pod tytułem Idzie Nowe. Wnikliwym okiem uchwycili oni na swoich zdjęciach zabawne, czasem kłujące w oczy zestawienia starego rzemiosła, stanowiącego o pięknie architektonicznym naszego regionu z tym, co nowoczesne, niedbałe i nietrwałe. Rzeźbiarka Agnieszka Ciszewska, odnosząc się do tytułu Nocy Muzeów, przedstawiła swoją najnowszą pracę zatytułowaną Scalone drzewom. Wolontariusze z Europejskiego Forum Młodzieży przeprowadzili twórcze warsztaty. Warto było również odwiedzić piękne wnętrza Kłodzkiego Muzeum, aby zobaczyć wystawy stałe. Oczy czasu, współczesne szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej czy z dziejów Kłodzka. Próbujemy pokazać coś nowego, coś świeżego, nowatorskiego, coś, co przyciągnie zwiedzających. W dzisiejszym dniu na pewno nowe są wystawy czasowe, które są właśnie prezentowane i które już pierwsi zwiedzający mają okazję zobaczyć. Wszystko jest spięte taką ramą i hasłem projektowanie historii. Jest to dosyć zastanawiające hasło, mam nadzieję, dosyć szerokie,
które można by pomyśleć jest hasłem dziwnym. Ale rzeczywiście chcemy pokazać, jak my dzisiaj widzimy przeszłość, jak dzisiaj tworzymy przyszłość i jak myślimy o przyszłości. Te ramy mają właśnie i te pytania mają nam dzisiaj towarzyszyć. Festiwal Nocy w Muzeach jest popularny również w Czechach. Jest to sprawa kilka ostatnich lat. Niemniej widzowie oraz goście muzeów czekają na początek lata, kiedy będą mogli przyjść do muzeów i zwiedzać przez całą noc wystawy. My samozřejmě spolupracujeme poměrně úzce v spolupracujeme s Muzeum Ziemi Kłodzkiej od kilku lat. Máme spolné tematy. Naši pracovníci tež se zajmují těmi tématami i staráme se spolupracovat. Współpraca jest dla nas interesująca przede wszystkim dlatego, że mamy możliwość spotkać naszych kolegów z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dlatego możemy przez granicę organizować też różne warsztaty na przykład, które są interesujące również dla gości z Czech. W trakcie Nocy Muzeów projektowanie historii na dziedzińcu wyświetlany był film niemy pod tytułem Metropolis wraz z muzyką tworzoną na żywo przez zespół Czerwia, niezależną polską formację prezentującą alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Mikroprojekt pod nazwą Projektowanie historii współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacenzis.